MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Hubert Mistrzowujewski, Don Casio, siema. Siema. A Przybysz, kurwa, dalej stoi. Jaki, kurwa. I dalej wagę robi. Ty już nie ma konferencji na EBEB. Nie ma już konferencji dzisiaj. Słuchaj, no nieciekawie wyglądasz, Casio. Nie tak to się miało skończyć. Mi się wydaje, że te małe rękawice no nie są dla ciebie w tych frikach, co? No możliwe, wiesz, jak oni się nawpierdalają tym gównem tych środków, tych sterydów i machają tymi łapami, możliwe, no trener był wkurzony, ogólnie nie był za tą walką. Ja może jakąś tam chorą ambicję miałem, że udowodnię. Kurwa, no może się przyciskają, ale wiesz, ja jestem zadowolony, że wstaję, chcę walczyć dalej. Wiesz, sędzia mi przerwał, okej, no ale... Szkoda zdrowia by było. Znaczy głównie przez to oko, no, że zamknięte, wiesz, no bo to jest zamknięte, nie widzę, nie? No. To ciężko jednym okiem widzieć, ale tak to bym się z nim napierdalał. Nie wiem, czułem się lepiej, znaczy może przez to, że byłem przygotowany, nie, ogólnie. No tylko wiesz, to no, napierdala tymi, kurwa, wiatrakami, spoko. Ale wiesz, tak żebym ja nie wstał, to no nie ma tak, że ja, kurwa, wiesz, padnę i, kurwa, nie wstanę, nie będę miał chęci wstać. Nie ma tak u mnie. Ale tam był taki jeden moment, kiedy ty wstałeś i zacząłeś normalnie latać na nogach. Ty miałeś coś z błędnikiem w pewnym momencie, czy nie? Nie wiem, no pewnie... Nie, kurwa, no nie wiem, jak coś dostaje, no to pewnie w błędnik dostajesz i dlatego upadasz, nie? No bo tak to sobie nie wyobrażam innej akcji. No to wiesz, jak wstajesz, no ale szybko dochodzisz do siebie. No nie wiem. Nie ale wiem. Mocno bije, co? Paweł. Nie wiem, czy mocno. No, kurwa, trafił... Wiesz. Casio, ja powiem ci wprost, kurczę, mi się wydaje, że ty na początku tych freaków przewyższałeś poziomem wszystkich. Oni wszyscy zaczęli się rozwijać, a ty chyba się zatrzymałeś, tak mi się wydaje. Znaczy, no na pewno ja nie trenowałem, tak? No czułem tą przewagę. Tak, o tym też myślałem, że no, ponad półtora roku nic nie robiłem. Teraz przepracowałem półtora miesiąca. Tylko... No umiejętnościami, wiesz, no wiadomo, jakby to by wyglądało w dużych, to by była deklasacja, ale te małe gdzieś tam się przeciskają, okej, okay, może to nie jest, no bo to jest inny sport, no nie ma boksu w małych rękawicach, jednak wiesz, Muhammad Ali, nawet Tomasz Adamek, no wszyscy w dużych walczą, nie, no bo to jest, trzeba trafić wtedy w punkt, a nie, że cepy, kurwa, i tu ci dojdzie, może trafisz, nie, taki chyba trafił trochę w tych małych, nie, to nie jest już ten kunszt boksu i ta finezja, tylko takie chyba trafił trochę, nie? Tylko widzisz, chciałeś chyba wszystkim pokazać, że w tych małych potrafisz, no nie? I ty dlatego to przyjąłeś i zaproponowałeś, no bo to była twoja propozycja, tak? Małe rękawice. No tak, tak, no ja jestem świadomy, no bo trener wcale za tym nie był, ale no tak, kurwa, wiesz, chora ambicja. Chciałem udowodnić, że w tych małych też go zapierdolę. Może... Trochę nie jestem zadowolony, że szybciej tej jakiejś większej presji nie narzuciłem, wiesz? Mhm. Trochę tak. Mogłem szybciej trochę presję większą narzucić, wiesz? Jaki ty miałeś plan w ogóle na ten pojedynek? Bo trzy rundy, no to nie jest twój dystans. Nawet siedziałem tutaj z Wielkim Bu i on mi mówił, że jak robi z tobą sparingi, to ty dopiero od tej czwartej rundy fajnie działasz. A tutaj trzy, to też nie jest twój dystans. No nie jest mój dystans, tylko on się upierał mocno i ja pomyślałem, no dobra, zacznę od początku. Dlatego nie jestem zadowolony, że od razu tej presji nie narzuciłem. No kurwa, wiesz, no może zardzewiałem, nie wiem, no przepracowałem fajnie ten okres, ale może te półtora roku dało siwe znaki trochę, no bo to wiesz, ja pamiętam też swoją pierwszą walkę w fejmie, nie, z Polakiem, to tam w chuj zardzewiały byłem, a doświadczenie miałem w chuj, a zardzewiały byłem masakrycznie, nie, więc wiesz, no a wtedy tam miałem przerwę, kurwa, nie wiem, z 5 lat, no a teraz półtora roku, tak bez treningu, teraz no te półtora miesiąca przepracowałem, wiesz, no może te małe jednak, wiesz, nie ma co się upierać, no... Może muszę do tego dojrzeć, że wiesz, zakochałem się w boksie, a nie w jakichś, kurwa, wiesz, małych rękawicach, gdzie chłopy nasterydowane, kurwa, wchodzą, machają tymi łapami. No, trzeba wyciągnąć wnioski i tyle, no trudno. I trzeba było wyciągnąć wnioski i posypać tą głowę popiołem. Nie boisz się, że trochę ta twoja, kurde, legenda teraz się, wiesz, spadnie, opadnie? Zależy jaka, no nie wiem. No takiego, że gość wchodził, wygrywał, deklasował, wiesz, a tutaj nagle druga porażka, nie? No ja mam dwie porażki, tyle co ma, kurwa, ten dzban, więc tyle, no ale to wiesz, no w boksie jestem niepokonany, kurwa, no nie widzę, kurwa, gościa lepszego ode mnie tu w tych, kurwa, frikach i tak dalej. Małych, okej, okay, no to jest taki hibiu trafił, o,
trafi. Tak naprawdę sędzia drugi raz mi przerwał. Ja bym normalnie walczył dalej. Kasiu, ale tutaj naprawdę muszę się... Szkoda zdrowia by było. To mogłoby być ten, kurde, no, dewastacja. Wiem, jaki mam charakter. Wiem, jaki mam charakter. Tu, okej, miałem oko zamknięte. No. W tamtej walce... Już się otwiera to, powoli, te, nie jest źle. To wiesz, to ja już kurwa czułem, że już jest, zaraz on przestanie i wjadę w niego. Tutaj okej, miałem oko zamknięte, nie wiem, no sędzia wezwał lekarza, lekarz powiedział, że nie, no. Okej, ale nie ma tak, że ja się kurwa poddam, wiesz. No. To co teraz, co dalej? Zobaczymy, no, kurwa. Ty masz kogoś, z kim? Znaczy, no ja wiem, no, że teraz no, na pewno nie powiesz z kim, no bo jesteś dopiero ten, co po walce, ale będziesz chciał wrócić szybko, czy dasz sobie na razie trochę czasu? Zobaczymy, no na pewno raczej w boksie, nie? W boksie, bo ja wiem, że tam dawałem emocje, nie tak jak te przymuły, kurwa, w dużych, wiesz, to i kurwa nudna walka, stoją i czekają. Ja wjeżdżałem i się biłem. W tych dużych po prostu trzeba trafić w punkt, a nie kurwa machasz, a może zahaczysz, wiesz, no bo to jest takie machanie, się nabijesz kurwa sterydów, siedzisz kurwa godzinę przed w łazience, otejpować cię nie mogą, bo kurwa kujesz dupę. No to wiesz, no to takie jest kurwa pojebane, no. Tyle, no kurwa. No. Jak coś nie jest zakazane, to wiesz. No tak, no dobra, no nie jest zakazane, no to nie wiem, no to kurwa się naćpa i zgiń. No co, nie jest zakazane. Ale nie, Kasio, ale teraz mnie źle rozumiesz, no bo wiesz, no bo... Nie doping jest zakazane, ale co, ty bierzesz też środki? No nie, ale ja też nie walczę, wiesz. No, dużo... Przybysz mówi, że bierzesz. Przybysz, dalej stoi ty. No. Zobacz. Ja nie wiem, co on robi. No nie jest zakazane, ale czy to jest dobre? Ja nie mówię, czy jest dobre, czy nie jest dobre, wiesz, ale nie można im zarzucać, załóżmy komuś, że bierze doping, skoro tutaj nie ma badań. Ja nie mówię, tylko no ja jeżeli ma być walka w małych, to okej, to niech będą testy. No bo wiesz, kurwa, ja trenuję, ja nie chcę wpierdalać jakichś środków, żeby być kurwa dużym i potem kurwa za rok fiut kurwa mi przestanie stawać. A oni dla nich to jest wyjebane, mają w to, bo se kurwa nawpierdają się innych środków, żeby fiut im stanął. To ja nie chcę tak po prostu, no. Nie chcę wpierdalać środków, które mi zniszczą zdrowie potem. Piękna analiza. Kasio, jeszcze tylko takie pytanie techniczne. Dlaczego ta gala tak późno się zaczęła? Czemu ona była tak przedłużana? Bo dużo ludzi też o to pytało. Znaczy, bo coś z tymi początkowymi walkami było, wiesz? Aha. Myśmy musieli Szuby spytać albo Tomasza Bezrąk. Okej. Okay. Dobra, słuchaj, nie zatrzymuję cię, wracaj do zdrowia. Oko trochę się otworzyło, nie jest źle. Trzymaj się. Nigdy nie jest źle. Dzięki, trzymaj się, piąteczka. Na razie. MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś.